Wszystko wskazuje na to, że Lech Poznań będzie miał nowego lewego obrońcę. W piątek klub poinformował o osiągnięciu porozumienia z francuskim Gęgą w sprawie wykupu Pedro Reboszy. Portugalczyk pojawi się w stolicy Wielkopolski w niedzielę, a dzień później przejdzie testy medyczne. Można powiedzieć, że Lech kompletuje to, co chciał skompletować. Tak naprawdę tylko na lewego obrońcę czekał Maciej Skorża. Pewnym bonusem może być przyjście jeszcze jednego napastnika, natomiast Lech tutaj ma trochę związane ręce, bo nie może to być zawodnik z zagranicy. Musi to być wychowanek Polski, polskiego klubu. Pedro Reboszo to zawodnik ograny zarówno we Francji, jak i w Portugalii i Turcji. W swojej karierze wychowanek Benfiki Lizbona notował występy w Gęgą, Besiktasie czy też na wypożyczeniu w Pacos de Ferreira, gdzie spotkał się ze skrzydłowym Lecha, João Amaralem. Maciej Skorża może być zadowolony, bo dostanie piłkarza, którego nie trzeba odbudowywać, który jest gotów do gry, który zagrał już 3 mecze w tym sezonie w drugiej lidze francuskiej i który po prostu w ostatnich latach nie miewał dużych przerw. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rywalizacja na lewej stronie bloku defensywnego w Lechu będzie naprawdę ciekawa. Od początku sezonu z dobrej strony pokazuje się Barry Douglas, który w ostatnim meczu z Brugbet Termaliką zdobył nawet gola z rzutu wolnego. Barry Douglas ma już swoje lata i to jest też piłkarz, który niestety miewał też problemy zdrowotne, zwłaszcza takie kontuzje mięśniowe, kontuzje też Achillesa. Nawet pamiętamy o tym z gry w Lechu Poznań i mam wrażenie, że Reboszo swoje szanse dostanie. Jeżeli swoje szanse dostanie, no to musi je wykorzystać. W niedzielę Reboszo obejrzy z trybun starcie kolejorza z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek w tym meczu o godzinie 17:30.